Cześć i czołem. Mam do Was pytanie. Szybka akcja. Ten słup, dwuteownik, który jest w salonie, między salonem a kuchnią i on podpiera sufit, który jest wycięty. Tam u góry jest wspawany nadciąg, ale on tutaj podpiera nam to wszystko. Zostaje z nami w środku. Ja bardzo chciałem, żeby był surowy. I chciałem taki pordzewiały pomalować bezbarwnym lakierem. Karolinie zależało, chciała wtedy, żeby był jednak pomalowany w kolorze takim jak elewacja, czyli RAL 7016. Natomiast w tej chwili chyba obojgu nam już się podoba, żeby był zardzewiały. Ale do Was pytanie. Jak sądzicie, drzeć tę farbę, ten lakier i próbować go wrócić do surowej stali, a potem czekać aż zardzewieje, żeby wyglądał tak? Taki? Czy taki? Czy zostawić? Piszcie w komentarzach. Chciałbym poznać Wasze zdanie, co uważacie. Ja mam swoją preferencję, ale powiem Wam na końcu komentarzy, no za parę dni. Piszcie, co Wam się bardziej podoba. Wymalowany, a w taki sposób wyglądający, czy surowy, zardzewiały, taki hardkorowy, jak przystało na dom z kontenerów morskich. Czekam na Wasze komentarze. Taki? Czy taki?